Czy pan słyszał jakieś, nie wiem, krzyki dochodzące z tego domu, płacz dzieci? Nic. Jeszcze żona to na ogródek wychodziła w trakcie dnia po jakieś warzywa już po 15 godzinie i po prostu nic, cisza zupełnie. Ja Marka znałem, czyli tego zabitego brata. On tutaj wcześniej mieszkał tutaj z Malwiną, wieloletnią swoją partnerką. Te dzieciaki tu przychodziły do nas się nie rozpobawić na podwórko z naszą córką. A o tym Krzysztofie co może mi pan powiedzieć? Praktycznie nic, jego tu nie było w ogóle. Jakiś chyba niecały rok temu zjechał z Anglii i tu mieszkał z rodzicami. Skala tej zbrodni, zachowanie sprawcy, no, wymykają się takim racjonalnym regułom myślenia. 32-letni Krzysztof K. w czasie rodzinnego spotkania sięgnął po broń i strzelił do siedzących po drugiej stronie stołu brata i ojca. Potem wziął zakładników. Partnerce brata kazał związać córki, 5-letnią i 7-letnią, a potem jej samej założył kajdanki. Po 5 godzinach kobiecie udało się uciec i wezwać pomoc. O tym, co popchnęło 32-latka do tak brutalnej zbrodni, wie tylko ona. Jednak nie jest w stanie na razie o tym opowiadać. Kobieta była świadkiem zabójstwa jej partnera, ojca jej dzieci, a następnie była pozbawiona wolności przez wiele godzin, a jej dzieci jeszcze dłużej. Zatem nagromadzenie traumatyzujących wydarzeń w tak krótkim czasie, no, nie pozostało bez wpływu na jej stan psychiczny. Przez kolejnych 7 godzin trwały policyjne negocjacje z zabarykadowanym sprawcą. Słychać było przez megafony, jak tutaj ci negocjatorzy tego Krzyśka prosili, żeby ten telefon odebrał, SMS-y odebrał, takie rzeczy. To słyszeliście państwo, tak? Tak. Dzwonimy do ciebie, Krzysiek, odbierz telefon. Wysłaliśmy ci SMS-y, wysłaliśmy ci numer telefonu, oddzwoń. Sprawca nie reagował na żadne apele. Wezwani na miejsce, kontrterroryści weszli do domu siłowo. W tym momencie mężczyzna odebrał sobie życie. Po uwolnieniu dzieci policja znalazła także ciało matki 32-latka, którą też zastrzelił. Mamy zabezpieczone 2 jednostki broni. Była to broń krótka, pistolet oraz pistolet maszynowy pozbawiony cechy możliwości oddawania strzału ogniem ciągłym. Natomiast z której broni oddawał strzały, której broni użył do popełnienia tych zbrodni, to będzie dopiero weryfikowane przez biegłego. Trwało rodzinne spotkanie. Dlaczego ten mężczyzna użył broni? Najbardziej prawdopodobną hipotezą jest taka, że sprawca czuł się niedoceniony przez rodziców, czuł w jakiś sposób niechęć do rodziców, do swojego rodzeństwa i to pchnęło go do takiej zbrodni. Jak się okazało, do morderstwa Krzysztof K. użył broni sportowej, na którą miał pozwolenie. Nie mamy żadnych informacji wskazujących na to, żeby mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Ja tylko wskażę, że w ramach procedury ubiegania się o pozwolenie na broń palną, ta kwestia również jest weryfikowana. No, można przyjmować, że skoro uzyskał pozwolenie na broń, to nie stwierdzono na tamtym etapie, aby ten mężczyzna przejawiał jakiekolwiek problemy natury psychicznej.